Mamy kolejne dwie sesje naszej fundamentalnej szkoły. Szkoły, która ma za zadanie położyć, czy też w innych przypadkach umocnić fundament Chrystusowy w nas. Pierwsza sesja dzisiaj dotyczy tego, aby zapomnieć o tym, co jest za tobą. Zupełnie. Zapomnieć o tym, co za tobą. Ponieważ jedną z kluczowych rzeczy, jeżeli chodzi o prawidłowy rozwój w Chrystusie, to jest absolutne, ostateczne i kompletne odcięcie się od przeszłości. Absolutne, kompletne, ostateczne, zupełne. Drugi list do Koryntian 5:17 mówi tak. Jeżeli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzenie. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Założenie i teza. Jeżeli ktoś jest w Chrystusie, to nie jest pytanie, to nie jest coś takiego, co jest jakąś alternatywą. To jest fakt. Tu jest zdefiniowany fakt. Zdefiniowany fakt. Jeżeli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Starość, przyjaciele, to jest ostatni okres życia. A przeminięcie to jest definitywne skończenie się. Stare przeminęło. Ostatni okres życia twojego definitywnie się zakończy. Definitywnie. W momencie odrodzenia z Bożego Ducha w duchowej rzeczywistości nastąpiła pewnego rodzaju reakcja odcięcia ciebie od wszystkiego, co do tej pory miało miejsce w twoim życiu. Od wszystkiego. Rzeczy dobrych, złych, głupich, mądrych, każdych. To jest uznane za stare. To, co było do tej pory, uznane jest za stare. Poglądy, doświadczenia. Stare. Wiecie, podoba mi się, jak w doktorze Strange'u on wchodzi pierwszy raz do tej mniszki, do tego klasztoru i tam wprowadza go taki człowiek, uczeń tej mniszki i mówi do niego, pamiętaj o bardzo ważnej zasadzie. Pierwsza kluczowa zasada. Zapomnij o wszystkim, czego do tej pory się nauczyłeś. Kiedy on drzwi przekracza, ale wchodzi tam, przekracza drzwi. Zapomnij. No i on oczywiście ale on mu mówił prawdę. On mu powiedział, zapomnij o wszystkim. I on myślał, że to jest banalne. Wiecie co, i wielu chrześcijan myśli, że to jest banalne. Dlaczego ja tak uczę teraz? Dlaczego ja tego uczę dzisiaj? Bo wielu chrześcijan to wie. Tylko w ogóle nie bierze tego poważnie, że stare przeminęło. Bo wiesz, gdyby człowiek wziął poważnie, że stare przeminęło, to powiem ci teraz coś. To nie miałby ani jednego spięcia z przeszłością. Ani jednego. A chrześcijanie mają notoryczne spięcia z przeszłością. Spięcia z przeszłością. I dlatego jest wielki rozdźwięk między tym, co jest teorią, a co jest praktyką. Stare przeminęło. To oznacza, że skończył się definitywnie etap twojego poprzedniego życia.
na poziomie duchowym, umysłowym, emocjonalnym, decyzyjnym, fizycznym, każdym. 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 Rozumiecie? Coś wam powiem, jak łamałem w swoim życiu przekleństwo pokoleniowe, chrześcijanie przekleństwo pokoleniowe łamią całe życie swoje. Ja je łamałem 1,5 godziny. 1,5 godziny złamałem przekleństwo pokoleniowe. Dlaczego 1,5 godziny akurat, mniej więcej? Bo akurat tyle mi zajęło spisanie wszystkich starych rzeczy na mojej karteczce. Ja z tą karteczką zamknąłem się w pokoju i tam było wszystko związane z tym, co mi do tej pory nie wychodziło, na czym polegałem i tak dalej. Wszystko, nawet drobne sprawy. Nawet to, że jedzenie na siebie, miałem taką tendencję do tego, żeby brudzić się jedzeniem, wiecie? Na tej karteczce było napisane, że ja się brudzę jedzeniem, a nie chcę się brudzić. Ja się uderzałem na przykład w głowę o coś, albo się o coś uderzałem ciągle, coś uderzałem. Szedłem, w szafkę się uderzyłem, w to się uderzyłem, tak miałem przez ten. Sobie zapisałem te rzeczy, się uderzam. Wiecie, powiedziałem, stare przeminęło. Stare przeminęło. Rozumiecie? Stare przeminęło. Wiecie, co zaczęło się dziać w moim życiu? Jak to zrobiłem, złamałem to. Następnie, jak już nieraz to powtarzałem, poszedłem na groby moich przodków, wlazłem na te groby, przekląłem w ogóle mój kontakt z jedną rodziną z jednej strony, z drugą rodziną z drugiej strony, bo ojciec, matka to te dwa nazwiska. Odciąłem się od tego, powiedziałem, że nie mam, nie noszę takiego nazwiska, nie mam nic wspólnego z tym nazwiskiem, ani jednym, ani drugim, ani z przodkami związanymi z tymi ludźmi. Nic mnie nie obchodzą ci ludzie. Nic. W ogóle mnie nie obchodzą. I wiecie, to było całe moje łamanie przekleństwa pokoleniowego i przekleństwo pokoleniowe zostało złamane w moim życiu przez wiarę. I ono nie pojawiło się więcej. Bo stare przeminęło. Ja uwierzyłem w to słowo. Stare przeminęło. Stare przeminęło. Moje doświadczenia, moje traumy, również moje zwycięstwa na poziomie naturalnym przeminęły. 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 Ani się nie mam czym chlubić, ani się nie mam czego wstydzić. Rozumiecie, o co chodzi? Niczym się nie chlubię ze swojego starego życia i niczego się nie wstydzę ze swojego starego życia, bo moje stare życie przeminęło. 19 lat temu. Przeminęło. Teraz, jeżeli to nie zostanie wprowadzone realnie w praktykę w życiu chrześcijanina, rozumiecie, to wiele innych rzeczy nigdy nie powstanie w tym życiu. Nigdy nie powstanie. Nigdy. Jeżeli w nas będzie jedna chociażby myśl związana z tym, co stare, jedna emocja, to będzie to zawali drogą na drodze naszego sukcesu w Chrystusie. Zawali droga to będzie. Rozumiecie? Zawali droga. Po prostu. Przeczytamy teraz sobie list do Filipian. 3 rozdział. Od 13 do 14 wersetu. Od 10 do 14. 3 rozdział 10-14. I po kolei się im troszeczkę przyjrzymy. Może tak, przeczytamy sobie najpierw całość. List do Filipian 3:10-14. Chciałbym, żebyście ten tekst potem mieli przed sobą. List do Filipian 3:10-14. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego, uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakoby już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Taki tekst Pawłowy. Chciałbym, żebyśmy na tym tekście chwilę posiedzieli. Widzimy tutaj, w 10 wersecie, po pierwsze, że poznanie prowadzi do doznania mocy zmartwychwstania. Poznanie prowadzi do doznania mocy. Ludzie mówią tak, ja mam problem z mocą. Nie mogę czegoś. Jak ktoś mówi, że nie mogę czegoś, znaczy ma problem z mocą. Rozumiecie, o co tu chodzi?
Moc to jest po to, aby móc coś zrobić. Moc to nie jest takie odczucie jakieś. Moc służy do tego, aby móc coś zrobić. Jak ktoś mówi, nie mogę tego, to znaczy, że brak mu mocy. Nie mogę tego, brak mi mocy. Nie mam mocy. To jest taka informacja, jakby nie mogę tego zrobić, znaczy brak mi mocy. I tutaj jest napisane, że poznanie prowadzi do doznania mocy zmartwychwstania. Co prowadzi do doznania mocy? Poznanie, czyli ja muszę się dowiedzieć, tak? Dowiedzieć, aby uwolnić moc. Ja się muszę dowiedzieć. Jak ja nie wiem, to nie uwolnię mocy. Uwolnię moc, jak wiem. W ogóle jak się coś wie, to to prowadzi do tego, że można coś zrealizować. Jak się nie wie, to nie można tego zrealizować. To jest bardzo prosta historia. I teraz, jak dochodzi do tego? Dochodzi do tego za pomocą uczestniczenia w cierpieniach Jego. Co prowadzi do stanięcia się podobnym do Niego w Jego śmierci? Posłuchaj teraz bardzo wyraźnie. Co to znaczy, że ma się udział w cierpieniach Chrystusowych? Wiele osób tłumaczy to w ten sposób, że doznaje się cierpień podobnych do Chrystusowych, czy tych jakichś cierpień tutaj na ziemi. W związku z tym następuje formuła uszlachetnienia, popularnie zwanego uświęceniem. No to jest nieprawda zupełna. Ten tekst dochodzi się, uczestniczenie w cierpieniach Jego, to jest tekst związany z tym, że ja siebie, moje stare życie utożsamiam z zabiciem Jezusa na krzyżu. Ja wierzę w 100%, że moje stare życie zostało zamordowane. To jest uczestniczyć w Jego cierpieniach. Rozumiecie, o co chodzi? Tu jest kwestia świadomości, czyli ja jestem świadomy tego, że od kiedy uwierzyłem w Jego zastępczą ofiarę, to moje życie stare zostało zamordowane. Zamordowane. Tak jak został zamordowany Chrystus. Tak samo. Nie wiem, ilu z was widziało zwłoki. Zwłoki to jest ciekawa sprawa, ponieważ zwłoki wyglądają jak człowiek, a nie są człowiekiem. Kiedyś, często też już o tym mówiłem, w latach mojej młodości wąchałem klej budapren, bo uważam, że to jest świetny temat, żeby mieć chill out. Wąchałem klej budapren i kiedyś postanowiłem z moimi dwoma kolegami zaopatrzyć się w ten klej budapren i dać się zamknąć w kościele katolickim. Więc chcieliśmy przeżyć konkretną jazdę. Więc schowaliśmy się na chórze wysoko. Mieliśmy ze sobą kilka puszek kleju budaprenu, torebki foliowe, byliśmy zabezpieczeni. Schowaliśmy się tam na górze, kościelny zamknął kościół i my zaczęliśmy wąchać klej. No pięknie się wącha klej w kościele katolickim, tam jest dużo figur, te figury mnie zaczęły tańczyć, z obrazów mnie zaczęły te Marie wychodzić, tam wszystko był taki bal, że nie pytaj. No i generalnie mi to bardzo pasowało i nagle patrzę, stoi trumna na takim katafalku. Ona czekała na pogrzeb następnego dnia, żeby te zwłoki tam się nie... Mówię pięknie. Mówię do kolegi, dawaj ten, mówię, ten wielko ściągamy. A że mi się zawsze po kleju chciało jeść, to zawsze też miałem jedzenie ze sobą. Pamiętam, jak dziś miałem dwa serdelki, kawałek chleba, coś do picia. I pamiętam, otworzyliśmy tą trumnę. Ja mówię, trup. Wącham ten klej i tego trupa oglądam, nie? Ale jazda, mówię, trup. Wziąłem mu nogę, sztywna noga. Usiadłem sobie przy tym trupie. Jadłem jedną ręką serdelkę, a drugą mu sznurówki z butów wyjmowałem. I to mnie kręciło. Taki miałem chillout, akurat ja. Nie znaczy, że tak każdy ma mieć, nie zachęcam, nie o to chodzi. Chodzi o to, że jak dziś pamiętam tego trupa. Nic tam nie było w nim. Atmosfera, rozumiesz, niesamowita. Kościół, trup i tak dalej, nie? Jedną rzecz zaświadczam na pewno. Nie było tam ani jednego ducha.
Wszystko tam było cholernie materialne. Rozumiecie? A w tym trupie to już na pewno nie było ducha. Był martwy jak trzeba. Martwy, martwy i martwy. Można było z nim cokolwiek zrobić. Na przykład mógłby mu złamać kość. Wybić oko. Rozumiecie? Mógłbym to zrobić. I wiecie, co by się stało? Nic. Nic. Jedno wielkie nic. Wiecie czemu? Bo to jest trup. On nie działa. Nie działa. Trup nie działa. Uczestniczenie w zranieniach Chrystusowych oznacza, że człowiek odrodzony z Bożego Ducha tak zaczyna ustawiać swój umysł, tak? Że zaczyna się utożsamiać z trupem, że jego stare życie to trup, nie półżycie, nie ćwierć życie, nie życie, które jest związane z jakimś tam przeżyciem, tylko trup. Wiecie, do czego to doprowadza? Że diabeł zaczyna mieć związane ręce w naszym życiu. On ci nie może przynieść nic ze starego życia. Ani jednej najdrobniejszej emocyjki. Ani jednej traumeczki. Żadna ranka nie jątrzy się. Wiesz czemu? Bo trup nie żyje. Trup nie żyje. Rozumiecie? Też czasami to powtarzam przy tego rodzaju kazaniach. Oglądałem kiedyś taki program o Kanadzie. Tam w ogóle pewien człowiek wypowiadał się, w jaki sposób można się uratować przed niedźwiedziem gryzli. Bo gryzli, w przeciwieństwie do Baribala, to nie można go wystraszyć. Baribala można wystraszyć. Jak Baribal staje naprzeciwko ciebie i chce cię zaatakować, to jest bardzo ważną rzeczą nie uciekać przed Baribalem. Przed nim nie można uciekać. Jego trzeba zaatakować. Trzeba wykazać się potężną odwagą i zacząć ryczeć. Rozumiesz, o co chodzi? I ty go przepchniesz agresją. Ale nie gryzli. Gryzli jest inny. I na gryzli jest tylko jeden sposób. Natychmiast trzeba się zesrać w spodnie. I paść na ziemię. Wiesz dlaczego? Ponieważ gryzli ma taką funkcję, że jak coś śmierdzi, to on nie żre. On nie żre śmierdzącej padliny. On podejdzie wtedy, powącha cię, zobaczy, że śmierdzisz i uzna, że jesteś, wiesz jaki, martwy i on ciebie nie ruszy. Gryzli nie rusza śmierdzącej padliny. Rozumiesz? I powiem ci coś. Diabeł ma coś z niedźwiedzia gryzli. Jeżeli w twoim życiu jest coś martwe, to on tego nie ruszy. Jeżeli natomiast twoje stare życie jest sztucznie utrzymywane w systemie wegetacji poprzez twoje toki myślowe czy pielęgnowanie emocji, rozumiesz, to będziesz miał diabła na karku. I będziesz próbował na niego krzyczeć, jak na Baribala. Ale on nie będzie odchodził. Wiesz dlaczego? Bo w mojej Biblii jest napisane tak, że musi być coś martwego, żeby nie można było tego tknąć. Coś martwego. Dlatego są te teksty. A więc my dochodzimy do mocy za pomocą głębokiego zjednoczenia się, tak, w swoim umyśle z filozofią śmierci starego człowieka. To jest głębokie zjednoczenie. To trzeba przepracowywać, przerabiać. Trzeba się utożsamiać, bo przez to się stajemy podobni do Niego. Jeżeli ja myślę o sobie, że mam, moje stare życie jest martwe, to ja staję się podobny do ukrzyżowanego Chrystusa. Rozumiecie, o co chodzi? Staję się taki jak On. W ogóle wierzcie w to, że Chrystus był martwy przez 3 dni? On naprawdę był martwy. On nie był w śmierci klinicznej. On normalnie umarł. Normalnie, fizycznie umarł w ciele. To były zwłoki. Rozumiesz, o co chodzi? Zwłoki. Tam nie było ducha.
Rozumiecie? To było martwe. Dlatego to jest fenomen chrześcijaństwa. To było martwe. Tam nic nie było. I teraz w ogóle, jeżeli ja się utożsamiam z tym, że stare przeminęło, bo to wszystko stało się nowym, czyli że mój stary człowiek zupełnie jest martwy, to ja przez to docieram do źródeł mocy, aby za pomocą tej mocy w dzisiejszym nowym życiu żyć i zwyciężać. Ja nie szukam mocy. Rozumiecie, o co chodzi? To przestało mnie działać dane. Ja nie szukam mocy. Powiem ci, ja nie szukam zmartwychwstania. Ja szukam śmierci. Skupienie się na śmierci starego człowieka, wbicie sobie do głowy, że jest się martwy, rozumiesz, powoduje, że życie samo się będzie manifestować. Nie potrzeba szukać życia. Nie potrzeba grzebać, rozumiecie, w różnych miejscach, żeby życie znaleźć. Chrześcijanie grzebią w różnych miejscach, żeby życie znaleźć. Tam życie, tam pojadę, tam sięgnę, tam obejrzę, tam dotknę. Nie szukaj życia. Zajmij się skupieniem na tym, że nie żyjesz ty, ale żyje w tobie Chrystus, a życie będzie się manifestować. Rozumiesz? Tym się zajmij. Bądź świadomy tego, powtarzaj to sobie, wypisz to sobie na ścianie, na lustrze, na czole, wszędzie. Stare przeminęło, jestem martwy. Diabeł puka do ciebie, do kogo on puka? Do starego. Diabeł cię uważa za starego. W ogóle diabeł nie uważa cię za nowego. Diabeł nic do twojego nowego narodzenia, jego to nie obchodzi właściwie. Wiecie, czemu diabła nie obchodzi nowe narodzenie człowieka? Bo diabłu nic z tego. On się nie pożywi w nowym człowieku. Ludzie mówią, on walczy z nowym stworzeniem. Diabeł nie walczy z nowym stworzeniem. Diabeł walczy o żer. A nie z nowym stworzeniem. On chce żryć. Żreć, czy jak się to mówi? On tego chce. On tego chce. On chce żreć. A nie walczyć z tobą. Jemu nie w głowie walka z nowym stworzeniem, bo walka z nowym stworzeniem jest przegrana dla niego, tak jak walka z Bogiem. Rozumiecie? Diabeł jest idiotą skończonym, ale nie popełnia dwa razy tych samych błędów. Bo jest inteligentny. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? To jest inteligentny idiota. W przeciwieństwie do wielu ludzi. To jest inteligentny idiota. On nie walczy z nowym stworzeniem. On raz powalczył z Bogiem, i przegrał. Amen? Amen? Spadł z nieba i koniec, kropka. Więc on nie będzie walczył z nowym stworzeniem. Jest napisane, że zły nie może cię tknąć. W ogóle znacie te wersety? A ilu chrześcijan siedziało na tych wersetach i mówiło, no tak, napisane jest, że diabeł nie może mnie tknąć, a on mnie właśnie dojeżdża. Powiedzieć ci, co diabeł w tobie dojeżdża? Starego człowieka, o którym myślisz, że jesteś. On to dojeżdża. On to dojeżdża. A nie nowego człowieka, bo on nie może dojechać nowego człowieka. Wiesz, co on w tobie dojeżdża? Twoją mentalność starego człowieka. Jeżeli chodzisz w mentalności starego, to on to dojeżdża. Jak chodzisz w 5%, to będzie dojeżdżał 5%. Jak chodzisz w 50%, to będzie dojeżdżał 50%. Procentowo dojeżdża. Rozumiecie? Diabeł jest wierny staremu człowiekowi. On jest temu wierny. Wiecie, o co chodzi? To bardzo wierna postać. Największy humanista. Największy humanista. On jest tak najarany na starego człowieka, że szok. On jest jak dobry mąż. W takim sensie, że nie zdradza. Diabeł nie zdradza starego człowieka. A on nie sypia z byle kim. Rozumiecie, o co tu chodzi? To jest bardzo ważne. On zawsze będzie lgnął do najdrobniejszego elementu twojej mentalności, która nie podpisuje się pod tym wersetem, że stare przeminęło. On tam przyjdzie, bo on to zna. I on ci się tam właduje do życia.
I nie zakrzyczysz tego problemu. I nie zagromisz go. Gwarantuję wam, że o wiele mniej byśmy mieli gromienia diabła, gdybyśmy nie dawali mu dostępu. No bo jak nie ma dostępu, to co tu gromić? Zgadza się? I jest taka opcja. Gromienie, rozumiecie, wtedy jest o wiele rzadsze. O wiele rzadsze. Nie znaczy, że on się nie zbliża, tylko wtedy jest zupełnie też inne gromienie. Wtedy to nie jest gromienie takie, że jakby ci to powiedzieć, już mucha siada na tobie i ty ją ciągle przeganiasz. Tylko to jest takie gromienie w ogóle, aha, widzę rój much i psikam tam w ogóle tym muchozolem. W ogóle wiesz, o co chodzi. Tak gromisz. Trochę inne gromienie, prawda? Też się gromi. Odsuwamy go, bo nie lubimy w ogóle nawet jego zapachu. Nie zgadzamy się, aby się zbliżał gdzieś. Ale w naszym osobistym życiu on nie może nas dotykać. Zły nie może nas tknąć, bo posiew Boży jest w nas. Ale kiedy w naszej mentalności my zwracamy się ku temu, że jesteśmy nadal troszkę starzy, że mamy jakieś różnego rodzaju stare rzeczy jeszcze, nie rozstaliśmy się z nimi, no to on wraca. Wraca jak mucha do miodu. Jedenasty werset pokazuje, że to tym sposobem doświadczamy zmartwychwstania, czyli manifest życia następuje właśnie wtedy. To wtedy manifest życia następuje. Kiedy ja się utożsamiam ze śmiercią Jezusa i uznaję, że jestem tak samo martwy jako stary człowiek, jak Jezus na krzyżu Golgoty. Tak samo martwy. Grama życia w tamtym czymś już nie ma. Grama życia. Nie ma wspomnień. Pamiętasz? A ty otwierasz oczy jak żaba i ty naprawdę nie pamiętasz. Nie, że ty się zapierasz tej swojej pamięci. Że ty krzyczysz w imieniu Jezusa, nie pamiętam. Nie pamiętam, że mnie ten skrzywdził, tamta i ten. Nie pamiętam tego w ogóle. Nie pamiętam, że ten mnie pił, a tamten kopał. Nie pamiętam tego. Nie pamiętam. Ty masz dobrą niepamięć. Wszystkich szczegółów nie pamiętasz. Prawda? Ale jest możliwe, żeby nie pamiętać. Jest możliwe, żeby ze swojej pamięci taką rzecz wywalić. Nie zepchnąć w podświadomość, żeby tam gniła. Nie. I potem terapeutycznie wyciągać ten syf. Nie. Ja nie mówię o tym. Ja mówię o tym, że można to w ogóle wypchnąć z siebie. Całkowicie. I jeśli będzie utożsamienie się. Ja się utożsamiłem ukrzyżowanym Chrystusem. Pamiętam, głosiłem kiedyś takiej osobie Ewangelię, strasznie się na mnie zdenerwowała ta osoba i mówi, ty byś się sobą zajął, mówi, ty morderco. Ja mówię, ale ja nie jestem mordercą. A to jeszcze w naszym mieście było, w którym wszyscy wiedzieli, że jestem mordercą, bo miasto ma 8 tysięcy ludzi. Ja mówię, ale ja nie jestem mordercą. Jesteś. Nie, mówię, pomyliłeś się. Nie jestem mordercą. I mówię, idę do nieba, ty idziesz do piekła. Taka jest historia smutna tego wszystkiego. I przyjdź do Jezusa, też do nieba pójdziesz. Się wpieniła i to wszystko. Już się do mnie nie odzywa ta osoba. A to była prawda. Ja naprawdę byłem z tym utożsamiony. Ja naprawdę jestem tak utożsamiony z tym faktem, że mnie to w ogóle nie rusza. Rozumiecie? W ogóle to zjawisko mnie nie rusza. Nie rusza mnie moja przeszłość. Nie rusza mnie to, co mówią do mnie. Nie rusza mnie to. Pan powinien wisieć. Takie, na przykład takie informacje, takie grzeczne akurat. Taka, jeden z tych grzecznych hejtów. Pan powinien wisieć. Można by odpowiedzieć, Pan już wisi. Ja powiedziałem, jak najbardziej powinienem wisieć, lecz nie wiszę. I to się nazywa łaska. Na grzeczny hejt to się grzecznie odpowiada. 12 werset. Nie jakobym już osiągnął, albo już był doskonały. Czyli to jest bardzo ciekawe. Werset 12 pokazuje, że my nie musimy się skupiać na potencjalnych błędach.
że nawet jeśli błąd się popełni, czyli się co? Zgrzeszy, nie czyni cię to starym człowiekiem. Niejako bym już osiągnął, Paweł mówi, albo już był doskonały. W ogóle Paweł mówi, ja w ogóle nie uważam, że ja jestem doskonały. Nie uważam, że ja nie upadam. Ale mojego upadku nie utożsamiam z tym, że nadal jestem starym człowiekiem. Ja tego nie robię. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? On tego nie robi. On w ogóle nie siedział, jak upadł Paweł, to w ogóle nie siedział nad tym i się nie zastanawiał, ile mu jeszcze brakuje, ile on jeszcze musi zrobić, a ja jeszcze nie jestem gotowy, a nie jestem gotowy. No nie, no, nie gotowy nie jesteś. A kto jest? A kto jest gotowy? Rozumiecie? Paweł inną miał filozofię. To była, w ogóle wiecie, to była rewolucyjna filozofia. Rewolucyjna, bo to była tak antyjudaistyczna, że się w głowie nie mieści. Tam w judaizmie było, że za każdy występek ofiara musi być składana. I tam miało temu towarzyszyć w ogóle cała, że tak powiem, otoczka tego. Prawda? A Paweł tutaj w ogóle wyjeżdża z takim tekstem, że nie jestem doskonały, że nie uważam, że pochwyciłem. Czyli w ogóle, co mówi Paweł? Nie uważam, że już wszystko wiem na temat nowego życia. Nie uważam, że już wszystko wiem na temat w ogóle Boga. Nie uważam, że znam wszystkie zasady. Nie uważam, że znam wszystkie prawdy. Nie uważam też, że jestem zupełnie odporny na wszelki rodzaj błędu. Nie uważam tak. Jestem w tym wolny. Czyli Paweł nie był napięty, zauważyliście to? On nie jest napięty. On się nie spina na tym, że jemu się musi udać. Czego nie robi Paweł? Nie boi się grzechu. A co przeciętny chrześcijanin robi? Boi się. Przeciętny chrześcijanin mówi, nie boję się i nie lękam. I boi się zgrzeszyć. On się boi tego. A dlaczego się chrześcijanin boi zgrzeszyć? Bo ma takie pojęcie o Bogu. Już nawet jeżeli nie uważa, że Bóg go skarci, czy coś mu tam zrobi, bo już na przykład jeżeli jest jakimś tam charyzmatykiem w jakimś tam prostej linii załóżmy, to już wie, że tak nie jest, ale na przykład wiecie, czego się boi. Że w ogóle diabeł go dojedzie, jak on zgrzeszy. Tego się boi. Jak ja wrócę na tory, jak ja się zgubię, jak to, jak tamto. Często jakaś tam formuła lękowa jest, wiecie, o co chodzi. Takaś formuła lękowa. Albo stracę Bożą obecność, albo to, albo tamto. A tak naprawdę to też nawet nie jest lęk o straty Bożej obecności. To jest w ogóle lęk przed tym, że się nie uwiedzie komuś. Podwinie mi się noga i koniec. I stracę. O, coś stracę. Takie bardzo płytkie jest. W ogóle lęk przed grzechem jest płytki. Rozumiecie? Jak ktoś mi mówi, że to jest bojaźń Boża, to jest nieprawda. Lęk przed grzechem to nie jest bojaźń Boża, żadna. Jak może być w ogóle w bojaźni Bożej lęk zawarty? Tak? Błagam. Skoro Bóg jest miłością, a w miłości nie ma bojaźni, to jak teraz możemy w ten sposób, w miłości nie ma lęku żadnego, to jak można bojaźń Bożą określić jako w ogóle lęk w stosunku do Boga? No nie można. Bojaźń Boża to jest zupełnie inna sprawa. Paweł mówi, ja nie uważam, że osiągnąłem, ale dążę do tego, aby pochwycić. Co Paweł mówi? Ja się zajmuję tym, aby szukać. Idę głęboko, idę dalej, tym się zajmuję. Nie uważam, że pochwyciłem, ale ja cały czas idę kopać, idę kopać, idę kopać. Biorę łopatę i kopię, i szukam, i drążę. Rozumiecie? Nie mówię, już przeczytałem w ogóle Biblię 18 tysięcy razy. Już nic nie znajdę nowego. Już nic nie znajdę nowego w ogóle w tym czy w tamtym. Już nic nowego nie znajdę. Bo nie ma nic nowego pod słońcem. Słyszeliście to tak naprawdę? Nic nowego nie ma pod słońcem. To ważna sprawa jest.
Że się wszystko wydarzyło, co się wydarza. To jest w ogóle obrót. Jeden wielki obrót. W ogóle całe życie składa się z obrotów. Całe życie wszystko krąży. Rozumiecie? To nic nowego. A tu nie jest kwestia, czy to jest coś nowego, czy to coś mniej nowego, bo Boga się tak nie liczy. Dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Czyli Paweł w ogóle odnosi się do swojej tożsamości. Ja mówię, wiem, że jestem zbawiony. Wiem, że jestem zbawiony. Stary mój człowiek umarł, nowy mój człowiek żyje dzięki Jezusowi Chrystusowi. Jestem tego pewny, jak tego, że 2 razy 2 jest 4. Nie zaprzeczam temu. Nawet gdy upadam, to temu nie zaprzeczam. Nawet gdy zbłądzę, to temu nie zaprzeczam. Pierwszą rzecz, co robię, kiedy upadnę, tak? To nie mówię, przepraszam Panie Boże, tylko mówię, dziękuję, że jestem nowym stworzeniem. A stare przeminęło, a wszystko stało się nowe. Pierwsze moje słowa po upadku. Jeszcze leżę twarzą w brei. A już mówię, jestem nowym stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. W ogóle to się tak wstaje. To tak się wstaje, z taką myślą w ogóle na ustach swoich, z takim słowem na ustach. To jest zrozumienie świadomości. Coś się sypie, coś się w życiu rozwala, idziesz do przodu, wszystko się sypie. Sypie się, sypie się, sypie się. To się nie zastanawia, dlaczego to się sypie, tylko wiesz, co mówisz. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowym. Jestem nowym stworzeniem. Stare przeminęło. A diabeł mówi, ty idioto skończony, sypie ci się coś. Wtedy odwracasz się w drugą stronę, gdyż przed chwilą ogłaszałeś w stosunku do Boga, odwracasz się do diabła i mówisz, ty mendo społeczna, tobie się wszystko sypie. Rozumiesz? Tobie się sypie. Przez kilka chwil przypominasz mu, co mu się sypie. Rozumiesz? Przypomnij mu kilka rzeczy. Na przykład powiedz mu takie rzeczy, jesteś samotny, zdepresjonowany, smutny, nędzny, i zdechniesz w Gehennie. Po czym znowu się odwracasz do Boga i mówisz, dziękuję, że stare przeminęło, to wszystko stało się nowym. Nowym jestem stworzeniem. I wiesz, co się zaczyna dziać? To nie znaczy, że w tej samej chwili przestało się sypać. Ale w tej chwili zacząłeś uczyć się chodzić po gruzach. Zaczynasz widzieć nową przestrzeń budowlaną. Twoje oczy zaczynają się kierować na nowy materiał budowlany. Już ci nie przeszkadza to, że idziesz tam po gruzach. Przed chwilą byłeś zasypywany. Jeszcze chwila, by cię te gruzy zasypały. Ale teraz już nie. Dlaczego? Bo poszedłeś w świadomości, że stare przeminęło. Stare przeminęło. Ja po każdej mojej porażce, to były pierwsze rzeczy, które zawsze ogłaszałem. Upadłem, a następnie natychmiast ogłaszałem, że stare przeminęło, to wszystko stało się nowym. Nowym jestem stworzeniem. Co robiłem? Łączyłem się z cierpieniami Chrystusowymi. Uświadamiałem duchową rzeczywistość, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany, czyli że stary mój człowiek umarł wraz z Chrystusem. Nie ma starego człowieka, nie ma żeru dla diabła, nie ma punktu odniesienia dla piekła w moim życiu, nie ma takiego miejsca, nie ma takiego miejsca. I przez to zaczynałem natychmiast łączyć się z mocą Jego zmartwychwstania. Zaczęły powstawać nowe koncepcje, jak wejść, jak wstać, jak żyć dalej, jak budować. Pojawiała się moc. Kiedy się moc pojawiała? Kiedy nastąpiła manifestacja świadomości śmierci starego człowieka. Wtedy przychodzi moc. Dlatego jest napisane, że lepiej posiedzieć się w domu pogrzebowym niż na imprezie. Tak Salomon twierdzi. Rozumiesz? Lepiej jest w domu żałoby niż w domu wesela, mówi Salomon. Chcesz się zrelaksować? Idź na cmentarz. Chcesz się zrelaksować? Idź na cmentarz. Doceń śmierć! Powiedz, stare nie żyje! Popatrz po tych grobach, które są wokół i powiedz, tak jak oni tu wszyscy nie żyją, tak nie żyje mój stary człowiek.
Gwarantuję ci, że wyjdziesz w lepszej kondycji z cmentarza, niż z imprezy chrześcijańskiej. Rozumiesz? Będziesz miał do wyboru iść na koncert Hillsonga albo na cmentarz po Wąskowski, iść na cmentarz po Wąskowski. Rozumiesz? Bo tam jest mniej demonów niż na koncercie Hillsonga. Tam ich w ogóle nie ma. Na cmentarzach nie ma demonów, bo demony wiecie czego potrzebują? Ciała! Żywego! Które chodzi! Na cmentarzu nie ma duchów! Tam można spać i dobrze się mieć! Ludzie się boją cmentarza. Ludzie się powinni bać, proszę ciebie, imprez chrześcijańskich. Tego się powinni bać. Bo tam demony przychodzą i orają łby. A nie cmentarza. Cmentarz jest spoko. Rozumiecie? To w ogóle rozumiecie, na czym polega prawda? Ludzie tego nie biorą w ten sposób, na przykład. A ja ci w ogóle gwarantuję, że jak pójdziesz na cmentarz i będziesz się modlił fizycznie, idź na cmentarz, pomóc się innymi językami, zobacz, jak będziesz miał komory. Idź tam. Tam nie ma nikogo. Milicja też się nie będzie ścigać, nie będzie mówiła, że w masce musisz chodzić, bo tam nie ma ludzi żywych. Człowieku, możesz siedzieć na cmentarzu, modlić się w innych językach i rozumiesz, o co chodzi. Wychodzisz jak nowonarodzony. Rozumiesz? To w ogóle trzeba w ogóle zobaczyć, jak to jest wszystko ułożone. 13 werset mówi, ja o sobie nie myślę, że pochwyciłem. Nie myślę, ale jedno czynię. Co robię? Czynię. Zapominając o tym, co za mną. I zdążając do tego, co przede mną. Paweł, to słowanie zapominając, to nie jest coś, że zapomniałem, bo to jest bardzo ważne słowo tutaj. Nie zapomniałem o tym, co za mną. Paweł mówi, że zapominając, czyli w ogóle to jest coś takiego, że to musi być system czynny tego. Bo diabeł będzie chciał ci przypominać, co za tobą, a ty musisz, tak, na każde jego przypomnienie zapominać. Ty musisz wystąpić ze słowem Boga. On do ciebie przychodzi i mówi, pamiętasz, a ty powiesz, nie, nie pamiętam. On mówi, pamiętasz, jak ci było źle w domu? Nie, nie pamiętam. Pamiętasz, jak cię traktowali rodzice? Nie, nie pamiętam. Pamiętasz tamto za tym? Nie! Nie pamiętam. Mam amnezję. Nie pamiętam. Nie pamiętam, bo to żaden honor pamiętać o syfach poprzedniego życia. Żaden honor. Bo pamiętając o traumach poprzedniego życia, oddaje się chwałę ich stwórcy, czyli diabłu samemu. Bo co wspominasz, to czcisz. Rozumiesz? Ludzie ciągle coś wyciągają gdzieś. Ciągle. Sobie, innym. Po co? Nawet sama formuła terapeutyczna nie polega na tym, żeby ciągle coś wyciągać. Się coś wyciąga raz. Z podświadomości się wyciąga. Rozumiecie, o co tu chodzi? A nie się siedzi i cały czas coś się wyciąga. Nie wyciąga się. Bo stare przeminęło. Nie na tym ma polegać to. Spotkania chrześcijan nie na tym mają polegać, że oni siedzą i sobie wyciągają stare rzeczy. I się terapeutyzują ciągle. Wiecie, o co chodzi? Co robimy tutaj? Z zaburzeń swoich wychodzimy. Ile lat chcesz wychodzić z zaburzeń? Na litość boską. Zrób to, załatw i idź dalej. Przecież to nie jest co to jest. Klub? Jedno czyniem, czyli tutaj mamy czynienie. To nie jest coś takiego, że to się w ogóle zadzieje samo. To ja czynię, to Paweł mówi. Zapominanie jest czynieniem. Zapominanie samo nie przychodzi. Trzeba coś uczynić. Trzeba coś uczynić, żeby zapomnieć. Trzeba zrobić jakiś ruch. Trzeba zacząć proklamować na przykład to, że stare przeminęło. Trzeba zacząć ogłaszać, że stare przeminęło. Trzeba mieć proklamacje w domu wypisywane, że stare przeminęło. I nie to, że napisane stare przeminęło. Taki napis chcę zrobić. Stare przeminęło. A wiesz dlaczego? Bo to dla twojego umysłu mało znaczy. Mało znaczy. Na
przykład ciążyło ci, że byłeś gruby. I w głowie masz tak. Grubość to jest coś takiego, co jest straszne. Wiesz, o co chodzi? Myślisz o tym, rozmyślasz. Przypominasz sobie, co w szkole ci mówili. Jak cię traktowali. Przypominasz te twoje wszystkie porażki z uwagi na twoją duszę. Przypominasz sobie. Wiesz, co to robisz? Wiesz, co teraz robisz? Wzbudzasz trupa z martwych. Wyciągasz starego, śmierdzącego trupa z grobu. Bo stary przeminął. Wiesz, co musisz zrobić? Napisać sobie, gruby przeminął. Oto wszystko stało się chudym. Rozumiesz, o czym ja mówię? Jak byłeś za chudy i uważałeś, że wszystko na tobie wisi i to był twój dramat życiowy. Rozumiesz? To piszesz, chudy przeminął. Oto wszystko stało się grube. Zależy od tego, jak diabeł cię dojeżdżał kiedyś. Jeżeli uważałeś siebie za mało atrakcyjnego czy mało atrakcyjną, byłaś przydulą albo byłeś jakimś tam potworniaczkiem, rozumiesz? Nazywano cię jakoś, tak? To wypisujesz to sobie i mówisz, to przeminęło, oto wszystko stało się jakie piękne, atrakcyjne, wspaniałe. Bo kto tak powiedział? Chrystus! Tak powiedział. Jak kiedyś byłeś taki głupeczek, że łatwo cię było we wszystko wkręcić, można ci było wszystko podać na tacy i ty wszystko łykałeś jak karp kluchy. Rozumiesz? To piszesz, proszę ciebie, głupi przeminął. Oto wszystko stało się mądre w moim życiu. Jaki jestem mądry. Ktoś powie sarkastycznie do ciebie, ty jesteś taki mądry, a ty powiesz, jasne, dziękuję ci. Dziękuję ci. Tak jestem mądry, jak nikt dotąd. Bo głupeczek co? Przeminął. Bo głupeczek był w enklawie starego. Amen. Głupeczek został przybity do krzyża. Niedojda została przybita do krzyża. Nieumiejętny został przybity do krzyża. Rozumiesz? Zakompleksiony do czego został przybity? Do krzyża. Do krzyża. Wstydziłeś się? Napisz. Zawstydzenie przeminęło. Tak? Oto wszystko stało się jakie? Wspaniałe. Tak? Cudowne. Bałeś się? Napisz. Wyznawaj. To znaczy, że stare przeminęło. I tak się wyznaje. Rozumiecie? Ja miałem bandyckie instynkty. Ja miałem normalne bandyckie instynkty. Jakie miałem na przykład instynkty? Ja taki instynkt miałem wmontowany we mnie przez, od kiedy pamiętam. Że szedłem sobie przez życie i stawała jakaś przeszkoda na mojej drodze, tak? To ta przeszkoda była przeze mnie wyeliminowana natychmiast. To nie było ważne jak, ważne, żeby wyeliminować. W ogóle, rozumiesz, o co chodzi? To nie było w ogóle dyskusji w ogóle z tą przeszkodą. Przeszkoda musiała być wyeliminowana. Ja miałem takie instynkty. Miałem instynkt natychmiastowego spacyfikowania przeszkody. Nieważne, jakie koszty ktoś miałby za to zapłacić, łącznie ze mną, nie? To było lękowe. U mnie lękowe, bo lęk się objawia na dwóch przestrzeniach. Albo idzie w stronę depresyjną i człowiek się cofa, albo w agresję, tak jak w moim przypadku. Rozumiecie? Bo depresja jest niczym innym, jak agresją uwalnianą wobec samego siebie. A więc u mnie szła agresja zewnętrzna i ja eliminowałem po prostu. Ale się nawróciłem do Jezusa. Jakie mi zostały instynkty stare? Co zacząłem robić? Eliminować stare instynkty. Stary przeminęło. Bandyta co? Przeminął. Przeminął bandyta. Tak? Jaki jestem? Kernica cierpliwości. Łagodności, dobroci. Potrzebowałem zapominać. Musiałem się tego uczyć. Wprowadziłem mechanizm i wygrałem, bo ten mechanizm działa. Bo to jest jak w szwajcarskim zegarku, to musi działać. Musi działać, bo to jest prawda Boża i ona musi działać. Stare przeminęło. Cokolwiek stary w sferze duchowej, psychicznej czy fizycznej. Rozumiecie, o co chodzi? Duchowej, psychicznej czy fizycznej. Przeminęło. Ile ludzi by było uzdrowionych?
zwolnionych z chorób różnych, gdyby tak myślał. Po prostu, z chorób. Stare przeminęło. Stary miał astmę, stary miał alergię, stary miał to, stary miał tamto, a nowy nie ma. Mi jak się w życiu przydarzała choroba, to wiedziałem jedną rzecz. No zaraz, choroba jest przyporządkowana starym, a ja nowy. Czego nie mam na pewno? Choroby. Nowy nie choruje. Nigdy nie przeczytałem, żeby Chrystus chorował. Mówię, okej, nowym jestem stworzeniem. Rozumiesz, o co chodzi? Jakim? Niechorującym. A to jest kwestia świadomości. Cały czas nam pokazuje, to jest kwestia świadomości, bo wszystko działa na zasadzie prawa przyciągania. To nie jest coś takiego, że ty automatycznie, jak się narodziłeś z Bożego Ducha, to teraz w ogóle emanuje z ciebie jakieś takie enigmatyczne światło, które diabeł przede wszystkim widzi, mówi, o, no, tam nie pójdę w ogóle. Albo na przykład, o, narodziłem się z Bożego Ducha, stare przeminęło, proszę ciebie. I o, to już się stało tak się. Nie, nic się nie stało na razie. Na razie nic się nie stało jeszcze. Na razie to ty przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela i wiesz co zrobiłeś? Otworzyłeś drzwi. Wiecie czym jest nowe narodzenie? Drzwiami do królestwa. Nowe narodzenie to nie królestwo. To drzwi do królestwa. To nie królestwo. Kupa chrześcijan otworzyła te drzwi, weszła za próg i tak kwitnie za tym progiem. I korzenie tam zapuścili człowieku, w progu stoją. Teraz jak co nowy przychodzi, to musi się rozpychać. Strasznie dużo ludzi w drzwiach stoi. Ciężko teraz się nawraca, bo tyle ludzi w drzwiach stoi. Rozumiesz? Tak! W ogóle trzeba ludzi wpychać do środka i to jest myśl apostolska, ale to jest zupełnie nie na tą chwilę. Chodzi o to, żeby zrozumieć, że nowe narodzenie to nie jest gwarant sukcesu. Nowe narodzenie to są drzwi. Jezus powiedział, ja jestem drzwiami. I teraz posłuchaj, co powiedział dalej. Kto przeze mnie wejdzie, co znajdzie? Pastwisko. Tam jest pastwisko. Za tymi drzwiami. Żeby co robić na pastwisku? Paść się. Na pastwisku się pasie. I teraz, jeżeli ty zrozumiesz, że tak się rzeczy mają, to ty zaczniesz prowadzić odpowiednią filozofię w swoim umyśle. Zaczniesz myśleć o tym. Zaczniesz to wprowadzać w życie. Zaczniesz to ogłaszać. Zaczniesz wchodzić na to pastwisko. Zaczniesz nareszcie, realnie, tak? Żyć nowym życiem. Bo można się narodzić na nowo i w ogóle nie żyć nowym życiem. Można się narodzić na nowo i żyć starym życiem. Bo się nie uzna tego mechanizmu za ważny. Nie uzna się, że należy zapominać o tym, co za mną. A zdążać do tego, co przede mną. Do pastwiska. Tam trzeba iść. W tamtą stronę. A im głębiej, tym lepiej. Rozumiecie? To jest mega ważna sprawa. I 14 werset. Zmierzam do celu, do nagrody w górze. Tam jest, czyli po co ja, co się dzieje, kiedy ja uznaję śmierć starego człowieka? Ja zaczynam sięgać po nagrody. Wchodzę w sukces, którego kulminacją są nagrody w niebie. Ale ja już teraz zaczynam odnosić sukcesy w związku z tym, z tego, tej świadomości, że stare przeminęło. Nie jestem starym człowiekiem. Rozumiesz? Jestem nowym człowiekiem. W ogóle wystarczy na tym się skupić. A reszta po prostu poleci jak rozpędzona w ogóle pila. To leci później. Potem nie trzeba się spinać w ogóle. Tu muszę jeszcze o to wierzyć. Muszę o to wierzyć i o to wierzyć i o to wierzyć. Ale jeszcze w międzyczasie ja mam jeszcze taką sprawę, taką mam tutaj traumę. Co ja z tą traumą zrobię? A taka jeszcze jest. Że to oszaleć można. Rozumiesz? No, można oszaleć. A to naprawdę jest mechanizm o wiele prostszy. Ja się skupiam na tym, że ja nie żyję. W ogóle nie żyję. Rozumiesz?
jak ten zesrany człowiek przed gryzli. On już nie musi walczyć, bo gryzli powącha i co? Pójdzie. Pójdzie, odszedł wróg. Wróg odszedł. Nie dotknął cię wróg, tylko cię powąchał. Nie ma tam czego szukać. Rozumiesz, o co chodzi? On już tam nie ma czego szukać. Co to jest zapomnienie? Utrata, to jest utrata zdolności do przypominania sobie, rozpoznawania i rekonstrukcji. To jest zapomnienie. Utrata zdolności do przypominania sobie, rozpoznawania i do rekonstrukcji. Utrata zdolności. Czym jest przypominanie? Przypominanie, przyjaciele, to jest wyobrażanie sobie informacji z pamięci długotrwałej, które wymagają sięgnięcia do jej zasobów w celu obejrzenia tego. My mamy w sobie cały materiał przeszłości. W naszych głowach jest cały materiał przeszłości. I jak to działa? Poprzez co? Poprzez wyobrażenie. Wiesz, na czym polega to, że ci się przypomina przeszłość i ona zaczyna żyć w tobie? Przez twoją wyobraźnię. Ty sobie wyobrażasz to. Wyobrażasz. Za pomocą wyobraźni sięgasz do pamięci długotrwałej, do takiego elementu mózgu. Bo to chodzi o mózg. Bo przeszłości nie ma na poziomie duchowym, natomiast wszystkie zdjęcia, filmy i zapisy z tej przeszłości znajdują się w takim miejscu mózgu, który się nazywa pamięć długotrwała. Taką mamy miejscówkę. No i żeby nie pamiętać w sposób fizyczny, należałoby wyciąć ten kawałek mózgu, ale wtedy byśmy zaczęli szczekać. Rozumiecie? I przestalibyśmy być normalni, gdyby nam to wycięli. No to nam wyciąć nie można. Więc Bóg nam pokazuje, w jaki sposób działa mechanizm obronny. Trzeba zacząć wprowadzać do naszej wyobraźni określone rzeczy, aby nie było na ich, a nie było miejsca dla tych, którzy są w pamięci długotrwałej. To bardzo proste. Naczynie wypełnione jakimś elementem nie może zawierać w sobie drugiego elementu. To bardzo proste. Bo wyobraźnia i tak jest kwestia, czym wypełnię tą wyobraźnię. Jeżeli moja wyobraźnia nie będzie wypełniona należycie i używana systematycznie przez nowego człowieka, to z miejsca, które się nazywa pamięć długotrwała, poprzez różnego rodzaju impulsy zewnętrzne, czyli sytuacje życiowe, prawda? Będą następować pobudzenia i do wyobraźni będą ładowane filmy z przeszłości. Na przykład, ktoś ciebie źle traktował w życiu, odrzucił cię. Takie w ogóle klasyczne, takie chrześcijańskie, takie coś. Odrzucony jestem. Bo tam ktoś mnie odrzucił. No i ty masz takie coś. Ktoś mnie odrzucił, masz takie coś w pamięci. Odrzucono cię. I to tam siedzi w tej pamięci. W tej pamięci tam zostało to zgrupowane. Już to się stało po prostu i tam się zapisało w tej pamięci, na takim dysku twardym. I teraz trafiasz w swoim nowym życiu na sytuację, w którym następuje coś podobnego. Ktoś cię odrzuca. I teraz ten impuls natychmiast wpływa na twój umysł w ten sposób, że z pamięci długotrwałej do twojej wyobraźni zostaje wrzucona informacja taka. Znowu cię odrzucono. Jesteś odrzucony. W ogóle. Rozumiesz? Ale gdyby w wyobraźni twojej przez cały czas pracowała taka myśl, jestem chciany, jestem wspaniały, nie ma dla mnie żadnego znaczenia, kto jak ze mną postąpi, ponieważ ja jestem w ogóle cud, chodzący cud, skarbuś pierwszej ligi, jestem wspaniały, cudowny, niesamowity, jestem ekskluzywny. Moja wartość przewyższa nawet perły. Gdybyś to miał w swojej wyobraźni. Gdybyś sobie wyobraził, że głowę masz z pereł, ręce z diamentów, nogi ze szmaragdów, to w życiu by tam nie wszedł obraz
z pamięci długotrwałej pod tytułem, że jesteś nic nieznaczącym, odrzuconym gniotem. Rozumiesz? Takie coś by nie zaistniało, bo w twojej wyobraźni nie byłoby na to co? Miejsca! Ale chrześcijanie nie myślą o sobie dobrze. Czasem myślą, jak uwielbienie jest fajne. To oni trochę o sobie myślą dobrze. Ale zazwyczaj nie myślą o sobie dobrze. Nie mają takiej kultury myślenia o sobie dobrze i mówienia do siebie dobrze. W ogóle do siebie mało chrześcijanie mówią, ja nie wiem dlaczego. W ogóle najpierw powinni do siebie mówić. W ogóle jakoś się uparli, że do Boga chcą mówić. Zupełnie niepotrzebnie. Gdyby większość chrześcijan zamiast do Boga zaczęła coś do siebie mówić, to by w ogóle na tym dużo lepiej wyszła. Zamiast siedzieć przed Bogiem i mówić po prostu, jaki ty jesteś wspaniały, jaki jesteś cudowny, kocham cię i tak dalej, to trzeba było usiąść i powiedzieć, jak ja jestem wspaniały, jak ja jestem cudowny, jak ja się bardzo kocham. W ogóle Bóg mnie pokochał, jestem cudem. To by załadowało odpowiednio twoją wyobraźnię. I z pamięci długotrwałej nigdy by tam nie było przecieków, nawet w sytuacji, gdyby ktoś dzisiaj zachował się w taki sam sposób, jak ktoś kiedyś. Jest metoda? To jest moc. Tak to działa. To tak działa. Dlatego ja załadowałem swoją wyobraźnię bardzo wysokim poczuciem własnej wartości. Rozumiecie? Załadowałem, moja wyobraźnia jest, ta nie ma miejsca na żadną sytuację związaną z mojej przeszłości. Bo tam ktoś nie wejdzie już. Ja nie mogłem sobie zrobić operacji mózgu, ale ja sobie załadowałem moją wyobraźnię odpowiednią formułą, odpowiednim programem. Takim, jak powiedział Chrystus. Rozpoznawanie to jest pamiętanie informacji uruchamiające proces pamięci, polegający na dopasowywaniu tego, co się dzieje teraz, do tego, co się działo kiedyś. To się tak rozpoznaje. Cały czas to się wszystko dzieje w mózgu naszym. I jeżeli nasza wyobraźnia nie jest przesycona pozytywną informacją o nas, rozumiecie, o co chodzi? To my natychmiast w ogóle będziemy dokonywać porównań. Znowu mnie tak traktują. Znowu nikt mnie nie chce znowu. Znowu jestem niechciany, znowu jestem niekochany, znowu. Porówno, bo znowu mnie odrzucili, znowu mnie nie chcieli, znowu. Wszyscy są brzydcy. Zamknę się najlepiej, sam i będę siedział sobie. I użalam się nad sobą. Przecież to jeszcze jest gorzej niż jak być w świecie. W świecie przynajmniej się upiłeś, poszedłeś gdzieś tam, przy wykustu dołożyłeś, zrobiłeś coś takiego, żeby się rozładować. Teraz co zrobisz? Siedzisz jak kołek, jest ci źle. Tak? No tak wygląda masa żyć różnych chrześcijan. Nie wiedzą, co mają zrobić. Siedzą, Biblię by poczytał, ale nie poczyta, bo już po co poczyta, jak to go wszystko wkurza. Nie zgrzeszy, bo już nie grzeszy. No jakoś tak słabo się grzeszy po nawróceniu, tak? Przecież wiecie, jak się słabo grzeszy po nawróceniu? Kiszka. Wódka smakuje inaczej, człowieku wszystko jest gorsze. Przed nawróceniem jakoś ten grzech był, człowiek grzeszył i się cieszył, a teraz grzeszysz i płaczesz. Chrześcijanin pójdzie zgrzeszy i potem siedzi i płacze jeszcze nad tym wszystkim. Wiesz, o co chodzi? Co to w ogóle jest? Co to za życie? Jakiś dramat? Wiecie, że tak jest, bo to tak w ogóle działa. Ale gdyby człowiek był wypełniony świadomością nowego stworzenia, gdyby był przesycony i sam by sobie to zrobił, sam, to było zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Nie byłoby żadnego porównywania. Ktoś by cię dzisiaj zranił, byś popatrzył. Przykro by ci się zrobiło, bo masz emocje, bo jesteś normalny. Zrobiłoby ci się przykro, popatrzyłbyś na to i byś powiedział w ogóle, jaki nieszczęśliwy człowiek. W ogóle mógłby mnie docenić. Jakiego bym miał przyjaciela ze mną? Kurczę, jestem tak wartościowym człowiekiem, w ogóle nie rozpoznam tego, cóż za głupiec. I byś poszedł swoją drogę. Otarłbyś łzy, nie byłoby ich litra, tylko trzy. Rozumiesz? Od Ojca, Syna i Ducha Świętego pojęty. Odtwarzanie konstrukcyjne to jest
wyobrażanie sobie wyciąganie informacji z pamięci w formie cząstkowej. Na przykład chrześcijanie już nawet zaczynają robić to, co ja mówię. Ale takie małe cząsteczki sobie stamtąd wyciągają, nie rozumiejąc, że to powoduje rekonstrukcję. Coś ci powiem. Wyciągnięcie z czegoś z pamięci, ze starego życia, nawet w najdrobniejszym elemencie i wprowadzenie tego do wyobraźni powoduje, że to rośnie. Następuje rekonstrukcja. Bo to jest takie pyłne, to jest jak w ogóle glista. Człowieku, przetniesz ją w pół, to masz dwie. Wiesz, o co chodzi? To takie coś jest. Tam nic nie wolno wyciągnąć i wprowadzić. Ani krama. Rozumiesz? Jak ci nogi śmierdziały w starym życiu i po nawróceniu jeszcze ci śmierdzą, to musisz uznać i ogłosić, że to nie ma nic wspólnego z tamtym smrodem. To jest to nowy smród. Prosto z nieba. To jest Jezus, mam zapach moich nóg takich jak ty. A on musiał być konkretny, bo tam było 40 stopni na plusie, chodził w sandałach, a ścieki wylewało się na ulicę. Dlatego oni myli co przed jedzeniem? Nogi, a nie ręce. Dzisiaj się mówi, umyj ręce, o nich nie mówiło się umyj ręce, tylko umyj nogi. Jak ktoś przychodził na lunch, rozumiesz, o co chodzi? To z nóg mu waliło, rozumiesz, jak z murzyńskiej chaty. Taka prawda. Dlatego oni myli sobie co? Nogi. No właśnie, macie doświadczenie. Rozumiecie to? Dziewczyny po Afryce wiedzą, co to znaczy. Broń i narzędzia. Po pierwsze, świadomość duchowego odrodzenia. Pełna świadomość duchowego odrodzenia. Po drugie, wiara w Boże prawdy związane z duchowym odrodzeniem. Musisz wierzyć w Boże prawdy związane z duchowym odrodzeniem. Po trzecie, skupienie się na poznawaniu Boga, rozwój silnego życia modlitewnego i tak dalej, i tak dalej. Na tym ja się skupiam. Po czwarte, zrozumienie i zaakceptowanie Bożej metody uwalniania mocy poprzez skruszenie zewnętrznego człowieka. Poprzez zrozumienie, że jesteśmy przybici wraz z Chrystusem do krzyża. Że to się wydarzyło i to jest taki amen, kropka. Piąte, nie skupianie się na swoich osiągnięciach w Bogu. W ogóle nie skupiamy się na tym. Bo wyciąganie nawet ze swojej przeszłości pozytywnych rzeczy, a powiem ci więcej, nawet z życia chrześcijańskiego wyciąganie rzeczy, które kiedyś miały miejsce, jest potwornym błędem. Rozumiesz? Bo stare przeminęło i to nie dotyczy tylko tego, bo to jest w ogóle szerszy aspekt. To przede wszystkim dotyczy starego człowieka, ale również wszystkiego, co już przemija w twoim życiu. Wczoraj nie ma, przyjaciele. Wczoraj to jest w ogóle historia. Nawet te dobre wczoraj. Rozumiesz? Te dobre wczoraj. Dalej, nie skupianie się na ciągłej analizie swojej duszy. Nie wolno tego robić, nie wolno ciągle siedzieć w swojej duszy. Analizę się robi, rzeczy się wyciąga do wierzchu, które mają być uleczone i następnie zamyka się temat grzebania w duszach. Nie grzebie się w duszach. Dusza to nie jest miejsce do grzebania w nim ciągłego. Dusza to jest miejsce do przeżywania życia. Wiecie w ogóle po co mamy duszę? Żeby życie przeżywać. A nie, żeby tam w ogóle wykopki ciągle robić. To tam wykopię, jeszcze to wykopię, jeszcze to wykopię. To można w nauk wpaść. Autoanalizy ciągłej. Dalej, skupianie się na tym, że należy się do Chrystusa. Należę do Chrystusa. Nowym jestem stworzeniem. Skupiam się na tym. Prawda? Dalej, świadomość tego, że życie doczesne w naszym życiu to jest krótki etap. Krótki etap. Ja nie mam czasu na to, żeby się rozmydlać nad moją przeszłością. To jest krótki etapik życia. Pielgrzymami tu jesteśmy. W ogóle wiecie, o co chodzi. Pielgrzymami. To pielgrzymami. Nie skupiamy się na tym. Tak.
Dalej świadomość nagród w niebie. To jest świadomość bardzo duża. Idę po nagrodę. Idę po nagrodę. Dlatego idę głęboko, bo idę po nagrodę. I dalej czynne przeciwstawianie się demonicznym siłom, które zaburzają w naszych umysłach ten realny stan prawdy. Diabeł coś chce nam wspominać. Diabeł chce, żebyśmy skupiali się na czymkolwiek, co było. Zapominamy. Zapominamy. Niech ci zdjęcia służą do tego, aby umieszczać swoje poselstwa na Facebooku, a nie żeby siedzieć w nich i wspominać, jak cudowne były tamte wakacje. Pieprz tamte wakacje. Wiesz czemu? Bo nowe się zbliżają. Amen. Amen. Zapominaj, zapomnij o tamtych wakacjach. Idą nowe wakacje. Narobiłeś zdjęć, wykorzystaj na Facebooka do twoich poselstw o życiu. A nie żeby siedzieć i rozpatrywać, jak było cudownie. Nie rozpatruj, jak było cudownie, bo to cię niszczy. Rozumiesz? Tak samo cię niszczy, jak rozpatrywanie tego, jak było strasznie. Tak samo cię niszczy. To nie ma znaczenia, jak było. Rozumiesz? Żadnego znaczenia. To te elementy prowadzą do sukcesu. Te elementy. Musisz zapomnieć o tym, co za tobą. Musisz mieć kulturę zapominania na stałe. Powiedz dziś do Boga, jak będziesz się modlił w swoim domu, powiedz: Boże, wzbudź we mnie umiejętność stałego zapominania o tym, co za mną. Chcę jak Paweł żyć. Chcę żyć dziś. Iść do przodu. Żyć dziś i iść do przodu. Tego chcę. Nie będę żył moją przeszłością. Nie będę żył przeszłością dobrą ani złą. Nie będę ani na jedną chwilę wyciągał z moich jakichś zakutków mózgowych w ogóle wspomnień. To, czego się do tej pory nauczyłem, będę jedynie stosował w tym celu, aby moje dziś było lepsze. I nic więcej. Nie będę się chlubił z moich sukcesów, ani martwił się moimi porażkami. Będę zapominał o tym, co za mną i zdążał do tego, co przede mną. Do nagrody w niebie. A po drodze do całego systemu nagród, które mam do osiągnięcia w tym pastwisku. Bo ja mam to pastwisko Boże. Uwierz w to. Nie rozważaj siebie jako starego człowieka. Nie rozmyślaj w ten sposób o sobie nigdy. Nigdy. Nie mów, że masz ego. Nie mów, że ktoś z innych wierzących ma ego. Nie używaj tych słów. Zapomnij o słowie egocentryk. Egoista. Zapomnij o starym człowieku. Kiedy upadniesz, obmyj się w krwi Jezusa, która się leje przez cały czas. Rozumiesz, o co chodzi? Wyciągnij wnioski, ukręć łeb diabłu i dalej myśl o sobie jako nowym człowieku. I tak żyj. W ten sposób żyj. Nie wolno inaczej. W niczym. W sprawach ducha, duszy czy ciała. Nie wolno. Nie rozmawiaj też z ludźmi w taki sposób, że będą podnoszone stare rzeczy w twoim życiu. Jak spotkasz się ze znajomymi, wierzącymi czy niewierzącymi, nie pozwól na to, żeby twój stary człowiek był podnoszony. Nie podnoś też starego człowieka i innych ludzi. Nie podnoś tego. Nie rób tego w niczym. Szanuj Boże prawidła. Ja wierzę w nowego człowieka.
Dlatego też robię to, co robię. W innym wypadku to bym tego nie robił. Wierzę w Kościół. Wierzę w to, że to jest grupa nowych ludzi. Ja w to wierzę. Rozumiecie? Wierzę w to. Bo to jest coś, co już jest zrobione. Dojrzewamy, zmieniamy się, nasze psychiki się zmieniają, ale podstawa jest taka. Nie wolno nam żyć przeszłością. Nigdy. I musimy z siebie wywalić wszystko, co jest związane z życiem przeszłością. Nasza wyobraźnia jest naszym przyjacielem, ale może też być naszym wielkim wrogiem. Zacznij trenować swoją wyobraźnię. Nie traktuj wyobraźni jak takiego wysypiska śmieci, gdzie wszystko się dzieje. Wszystko się dzieje tam. Wyczyść wyobraźnię. Ona się nie, tam nie ma prawa się wszystko dziać. Tak jak za pomocą autorytetu zarządzasz różnymi rzeczami, zarządź swoją wyobraźnią. Wprowadź tam wszystko to, co trzeba. Wyobrażaj sobie to, co trzeba. To, co należy, a nie cokolwiek. Rozumiesz? Niech twoja wyobraźnia działa, rozwijaj ją. Ale właśnie w taki sposób. Diabeł cię będzie chciał okłamywać i mówić, ty tworzysz jakąś baśń. Jakąś bajkę tworzysz. Ale wiecie, ja zauważyłem takie coś, że jak w mojej wyobraźni jestem tym księciem na koniu z mieczem w ręku, to krok po kroku takim się staje w realu. Wiecie? I ta baśń przechodzi w real. Czy to jest dobry sposób? Ale jakbym był tym łachmytą sprzed 20 lat, okej? Okay, to by to też wchodziło w real. I namaszczenie łachmyty by mi towarzyszyło. Amen.